Pani Alu, codziennie chwalimy się naszymi pięknymi kwiatami, a przecież mamy też w ofercie dużo warzyw, prawda? No, mamy dużo warzyw, no bo generalnie jest tak, że ludzie kojarzą centra ogrodnicze, żeby po prostu do niego pojechać, odwiedzić, zobaczyć co nowego, kolorowego kwitnie. Bardziej kojarzą z roślinami ozdobnymi, ewentualnie z drzewami i krzewami owocowymi. Ale przecież jest wiosna i sezon się zaczyna i my będziemy w ogóle, myślę, promować taką linię zdrowego życia, zdrowego jedzenia, a później zdrowego gotowania wspólnie w rodzinie. I dlatego chciałabym tu pokazać, jakie my tu mamy na ten sezon propozycje. Jest już jesteśmy po ogrodnikach, więc już nie ma tego niebezpieczeństwa, że nam coś przemarznie, więc jak najbardziej, już zresztą od jakiegoś czasu sprzedajemy rozsady pomidorów. Mamy mnóstwo odmian. W większości są to pomidory gruntowe. Nie będę nawet tych odmian wymieniała, bo to właściwie nie ma sensu. Wszystko można sobie po prostu u nas sprawdzić i przeczytać. Wśród nich są odmiany oczywiście i wysokie, i odmiany samokończące, czyli ten pomidor taki karłowy. Jego jest mniej, a najczęściej są te właśnie wysokie. No oczywiście najbardziej pożądane odmiany malinowe, kilka z nich mamy. I bardzo dużo mamy też odmian koktajlowych i żółtych i w różnych kształtach. Właściwie jesteśmy tak przygotowani do sezonu, że można przyjeżdżać i spełniać swoje marzenia. Podobnie jest z papryką, mamy i żółtą, i czerwoną, i mamy papryki ostre. Także też ci, którzy kochają bardziej pikantną kuchnię, mogą u nas sobie zakupić takie rośliny. Generalnie, a propos pomidorów, no to wiadomo, bardzo wygrzane, ciepłe, słoneczne miejsca, dobrze przygotowana, próchniczna, dobrze nawieziona kompostem lub obornikiem ziemia. Sadząc pomidora, możemy zawsze, tu akurat mamy dobrze przygotowaną rozsadę, ale często zdarza się na przykład tak, że pomidory, które sobie często ludzie sami wysiewają, są bardzo wybiegnięte, bo warunki świetne w domu są dużo gorsze. I często łodyga jest taka bardzo, bardzo długa, więc zawsze mówię klientom, że jeżeli po prostu nie ma liścia, łodyga jest wybiegnięta, to można nawet pomidor głębiej wsadzić, wtedy on pięknie się korzeni również z łodygi i się bardzo dobrze utwardza w podłożu. Ale te wszystkie zalety, znaczy te wszystkie rady, to tutaj prosimy do nas na miejscu, jak również wszystko, co jest związane z ochroną. Bo niestety tu muszę powiedzieć, że pomidor ma podstawowego swojego wroga, to jest zaraza ziemniaków na pomidorze. I to jest właściwie największa zmora wszystkich pomidorów. No może koktajlowe nie chorują, tak? Ale chorują w większości malinowe, dużo odmian malinowych jest bardzo podatna i często ludzie się zrażają. Dlatego już w czasie, kiedy się sadzi, można o tym pomyśleć. Bardzo często możemy zastosować te różne naturalne pochodzenia naturalnego, na przykład preparaty, no, takie pochodzenia grzybowego na przykład, grzybów ewentualnie pozytywnych, takich mikroorganizmów, które zasiedlają daną roślinę i już nie dopuszczają tak bardzo nowych infekcji, innych grzybów, które mogą powodować choroby. Również możemy stosować oczywiście zwalczanie chemiczne, ale to też zawsze ze zdrowym rozsądkiem. Często ludzie pytają o opryski z pokrzywy. Jak najbardziej. Każdy musi z nas wybrać sobie dobrą drogę do osiągnięcia celu. Ja po raz kolejny podkreślam jedną rzecz. My musimy w tej przyrodzie dobrze zafunkcjonować, obserwować. Ona nam wiele rzeczy pokaże, uczyć się, oczywiście dostawać czasami po nosie za nasze zarozumialstwo i wszechwiedzę, bo nawet nam, ogrodnikom, zdarza się, że popełniamy błędy i wtedy rośliny pokazują, albo żółkną, albo źle owocują.
trzeba się po prostu przyrody uczyć. I ja myślę, że w tej chwili, zwłaszcza w obecnych czasach, powstanie taki trend wśród rodzin, wśród różnych znajomych, wśród naszych klientów, że ludzie będą chcieli powrócić do natury i każdemu bym radziła tego trafnego, mądrego powrotu do natury, a pierwszym elementem powrotu do natury będzie zdrowa kuchnia. I ta zdrowa kuchnia, mądrość w gotowaniu, umiejętność łączenia i umiejętność życia w ogrodzie, w którym cała rodzina pracuje, zbiera plony, jest w rytmie przyrody i to bardzo fajnie potrafi procentować na przyszłość, ponieważ taki ogród, a później też taki dom, bo przecież to gotowanie, bardzo rodziny jednoczy i każdy z nich może sobie zawsze, zresztą to często klienci opowiadają, bo pamiętam, jak u babci te pomidory pachniały. Ja odpowiadam, ja też pamiętam, przecudnie pachnie pomidor wygrzany na słońcu, zerwany z naszego ogrodu i on naprawdę jest inny niż ten pomidor, który idziemy i kupujemy w markecie. Więc ja zarażam i zawsze będziemy tutaj zarażać, żeby powrócić do natury, żyć w zgodzie z naturą, korzystać z jej mądrości, umieć ją obserwować i korzystać z jej piękna. A jeżeli już mamy takie warzywa wyprodukowane, no to jeszcze raz wracamy do ziół. I tu właśnie chcę pokazać przepiękne oregano, majeranki, mięty, rozmaryny. Wszystko aż bucha i zachęca do tego, żeby je mieć w ogrodzie, żeby z nich korzystać, żeby życie było przyprawione. I przyprawione właśnie tym pięknym aromatem i zapachem. Tu w tym roku mamy fajną bardzo ofertę, mieszanka tak zwana ziół włoskich. Jak ktoś nie ma miejsca, może sobie kupić taką piękną miskę. I tu właściwie mamy i bazylię czerwoną, która na słońcu za chwilę się zrobi bardziej czerwona i będzie piękna. I tu mamy mięty, i tu mamy miętę, tu mamy szałwię tę pstrą, tu mamy tymianek, no i złociste oregano. Ta misa jeszcze chwileczkę będzie aż kipiała, można wziąć, wsadzić sobie. I mamy właściwie ziołowy, piękny bukiet, a przy tym cudownie pachnący. No i pięknie wygląda, nawet jako ozdoba na przykład stołu ogrodowego. Oczywiście, idziemy na grilla, ciach, tak, bierzemy, tak, dokładnie. Proszę bardzo. Gotowe. Jak jest właśnie ten moment taki już po tych ogrodnikach, to wszystkim się przypomina, że o, może by jeszcze mieć ogórki, albo dynie, albo jeszcze cukinię, teraz cukinia. Bardzo ma, że tak powiem, jest dużo propozycji gotowania, robienia różnych potraw z cukinii. Więc mamy też taką propozycję, że można sobie wjechać, po prostu kupić. Mamy tu wysiane i ogórki, różne odmiany i cukinie i dynie. Trzymamy je na razie tutaj, bo wszystkie z nich lubią bardzo ciepło i bardzo lubią się wygrzać. Tu jest bardzo przyjemne, zaciszne miejsce, dobrze bardzo naświetlone, także już gotowe rzeczy możemy przyjechać i sobie wziąć do ogrodu.